Cześć, tutaj Mister Assassino i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Jest to 10 odcinek, będzie dosyć duża zmiana, a dzisiaj ze mną są Sekweto, czyli Arek. Siemaneczko! I Ukor, że nie pomyślałem. No spoko, no jestem ja, tam Szyku jeszcze jest, czyli Kamil, ale on gra swoje, bo gra dzisiaj mało, więc po prostu zaczynamy. Plan na dziś jest taki, ja się tu poprzełączam, że my z Arkiem na pewno idziemy budować, mam materiał. Idziemy budować na pewno tam barkę jedną, ale to może chwila, to weź po prostu jeszcze zbieraj tą wełnę, nie? Okay. A ty ukurfanie jakbyś zbierał dalej ten materiał, potem się go wykorzysta. A ja tu zaprezentuję, bo będzie duża zmiana na odcinkach. Będzie po prostu nagrywany odcinek godzinny, dzielony będzie na 4 części, tak jak to było na początku, było to dobre i było spoko. Jest duża zmiana, jak na serwerze widać po ostatnim odcinku z wyprawy po glinę. Jest już zabudowany domek, w sensie jest taka działka wyznaczona już totalnie. No i po prostu na początek zaprezentuję wam sam domek. Ale chyba wtedy już był zrobiony miejsce do enchantingu, ale i tak zerknę, od razu to pozbieram. Ogólnie tu jak widać jest już trochę nazbieranych materiałów. Jest Ender Chest, mam dwa fajne kilofy, Findara i Mjolnira. Jeśli ktoś zgadnie, raczej odpowie, co znaczą te, jakie znaczenia mają te kilofy, te mam jeszcze Felka, nie, ale to już będzie trudne, więc wystarczy, że mi znajdziecie Findara, jeśli ktoś będzie chętny do szukania, to naprawdę szacunek wielki, jak ktoś powie, co to jest, jakie ma znaczenie ten kilof. No i ogólnie tak wygląda całe pomieszczenie, to jakieś magazyny, jest alchemia, ja od razu może wziąłbym sobie butelki na oddychanie, bo się przydadzą później. No wezmę wszystkie, bo akurat miejsce mam, to do budowania tyle nie trzeba. Jak ktoś chce wiedzieć, jak się je robi, to z rozdymki. No i tu jest enchanting cały. Oczywiście kilofy trzymam w Ender Chestie, bo nie chcę, żeby je tam gdzieś pogubić. Kuchnia dalej nie jest zrobiona, tu jest pokój Patryka, wcześniej TDCM, a teraz Oder. Tam do skrzynek nie będę mu zaglądał, nie ma takiej potrzeby. Schody są w końcu zrobione sensownie. Na wejście na sufit jest zamknięte, ponieważ jest tabliczka schody in progress. Tutaj jest pokój Arka Sekweto, nie wiem jak do ciebie mówić. Ogarnijmy, Sekweto czy Arek chcesz? Mów mi Arko, ziomeczku. To Arek, dobra. To jest mój pokój, który zacząłem od niedawna robić. Właśnie, i jeśli ktoś ma pomysł na imię dla królika, i to nie ma być jakieś takie, to ma być naprawdę fajne imię, bo jak widzisz... Ja wiem, Łukasz. Ale to mój szwagier miał zawsze taką postać w silku, nieważne. Miał takiego królika zawsze, nie? Ale nie wiem, czy ci się spodoba. Jesteś gotów? Dajesz. To będzie taki bekowe trochę. Może być bekowe, czy nie? No, jak usłyszę, to powiem, nie? To ja ci napiszę na tej tabliczce. No nie, nie. Jo. I tak prawdopodobnie zmienię. Ogólnie tu jest jego terrarium, on może sobie tu wejść, wyjść nie może raczej, ale ja go wypuszczam czasem, że sobie pobiegał po domku. Już tam dwa razy chodził. No na pewno nie. Od razu zmieniam. Czemu nie uszaty jebaka pani? Progres chyba się, tak jak mówiłeś, pisze przez 2S, nie wiem, będzie tak jak mówiłeś. I tu jest moja szafka, tu będą zbroje, które mam zamiar zrobić, ale, znaczy nie tylko zbroje, bo... Ty, w sumie? Dam po prostu tutaj stojaki na zbroję. To będzie genialne. Dwa mi wystarczą, bo więcej zbroi nie będę potrzebował. Albo coś. Dobra, to mniejsza. To w sumie to wszystko. Jak tu już jesteś, to możesz zaprezentować swój pokój. Tam, jak to było? Jak było to na MTV? Było kiedyś. Nie pamiętam ten program. Nie da się. Wjazd na chatę, dobra, niech będzie na czasie. Halo, teraz YouTube'y, to wjazd na chatę z YouTube'ów, to jedziesz. Co ja mam ci powiedzieć? No nie wiem, tu ma szafę, ogarnijmy. Ło kurwy, tak, ja pieprzę. No proszę, ja ciebie, kto bogatemu zabroni? Tu mam piecyk, tu mam craftinga, tu mam piękny śmietnik. Ja śmietnika nie będę miał, tu bajzel. Tu mam bajzel. Oczywiście przy łóżku najważniejsza rzecz, jasne. Zawsze to powtarzam. No i balkonik, który też muszę sobie zrobić, sensowny. Myślę, że sympatycznie, elegancko. Jeszcze mam właśnie, bo nie pokazałem wam, ale mam dwa kwiatki w skrzynce. Ale to już, bo widzieliście je, Ender... No fuck. Zrób tu półpłytkę.
Wender nie, 3. A właśnie, też jeszcze zająłem się troszeczkę tarasem. Na razie wygląda to biednie, bo mało, ale jest takie siedzonko. Gdzieś tu dołożę jeszcze liście, żeby było zielono trochę i to na razie wszystko z domku. Dachu nie będę pokazywał, bo jest po prostu płaski. Jak będę się przechodził tam dalej, to właśnie można i spać przy okazji. Jak będę się przechodził dalej, jak rany, jak wejdę na tą górę, to będzie można zaprezentować dach. Pogubiłem słowa. Czemu ty do mnie idziesz? Ma swój pokój. To taki ciepły jesteś. No chciałbyś. Właśnie muszę napisać, że śpimy, bo tam Kamil nie będzie wiedział. No i w sumie to jest tyle. Zaczęliśmy robić troszeczkę, znaczy ja zacząłem, nie, nawet nie troszeczkę. Znaczy wszyscy zaczęli, bo to jest projekt wszystkich. Tylko zamykaj, bo królik. On ma tam być. Projekt tego. Kolei, bo nie nazwę to już kolejkami, tylko kolei. Zresztą na pewno widzieliście zarys czerwonego tego cegieł. O, tam o. Ale to jest na razie tylko kawałek, tam jest też sufit, na razie tego nie pokazuję. Tu się w tym momencie przepala jeszcze cobblestone na ten sam projekt, ale wyżej już jest glina wrzucona, ona siedzi sobie tutaj i czeka. To potem będziemy to robić. A jeszcze sprawdzę, czy w tej skrzynce nic nie mam zabrać. To też jest na ten projekt. Dobra, to idziemy. Idziemy trzaskać barkę i port pokazać. Łukasz. Co? Czy 9 staków wystarczy? Znaczy ja mam jeszcze w skrzynce tam trochę, zobaczę się, czy wystarczy. To jest ogólnie port, którego też raczej nie widzieliście. Jakiegoś tego Facebooka założę sobie, albo tego twojego wezmę, to wtedy. No właśnie, ja czekam, aż mi dajesz e-maila, wiesz. No spoko, jak to się ogarnie. Dasz radę wziąć te 27, bo nie mam miejsca? Proszę cię bardzo. Spoko, no to można iść. Tu wszystko nie ma, od razu jest większa farma owiec. Krowy zostały przeprowadzone trochę dalej, ale też są jak na razie kurczaki, tylko wyginęły na tej wyspie i dobrze. Od razu powiem, co to jest, to co wisi na górze. To jest moja Gówno. Instrukcja, jak dać tutaj kontenery, bo to ogólnie to jest barka, na górze są kontenery, też nie powiedziałem. I od razu powiem, czemu tu wisi woda. To nie był lód przez tego, po prostu to zrobiłem na game mode, żeby mieć wgląd. Potem na game mode to wszystko zniszczę, żeby nie było. Po prostu taka mała instrukcja, żeby nie latać po dwóch serwach z testem, czy po prostu tutaj. I ogólnie to jest dobrze. To jest pierwsza barka. Zaraz wam pokażę. Nie wziąłem swojego hełmu, fuck. A on jest... Gdzie on jest? Aha, już wiem, gdzie jest. Dobra, potem po niego skoczę. Tu ogólnie nie ma drzwi, bo uznałem, że takie coś będzie lepsze. I tu ogólnie jest bruk, jak na razie. Tylko gorzej, jak ma się wypchany kwipunek, bo wtedy nie można tego wziąć. No i ogólnie tak wyglądają barki. Zwykła pochodnia oznacza, że są one niezapełnione. Ale ja to chyba mówiłem na 8 odcinku. Czy nie? Czy 8 odcinek to było rozbudowywanie? Bo wiem, że jakiś... Bo właśnie odcinek, nazbierałem dużo materiałów, surowców z kopalni, ale tego odcinka nie będzie, znaczy kopalni, nie kopalni, tylko jaskiń, ale tego odcinka nie będzie, bo był w krzano długi i ten. Na sprzedaż? No w sumie mamy sadzonki. To coś się kurde kupuje? Nie, no po prostu jak sobie przylecie, to będę mógł sobie wziąć tam, ale tak jedną, bo mamy mało. No to dobra, ogólnie można zacząć na razie tą barkę, tylko tak, żeby było tak samo. Odstęp ile jest od tego? 4? 2, w sensie 2 od tego i tu jest też 2, czyli 2 na ukos? Tak, 2 na ukos. Ale liczysz od góry, czy jeszcze tam? W sensie, tam. Że tu. I czekaj, to jest równo, czy wystaje jeden? Możesz sprawdzić, jak jeszcze jesteś na górze, bo ja nie mam drabinek. Chodzi ci o cegły? Znaczy o białą wełnę, czy ona wystaje nad wodę, czy jest równo z wodą? Równo z wodą. Aha, dobra, czyli 3 w dół muszą iść. Czyli chwilę, przydałby się ten hełm jednak, ale dobra, potem wykopię się ten bok, czyli takie coś, nie? Tak o. Bo głębokość na pewno jest na 3. Tak. No to tak o, no to możemy lecieć. Będzie do samego końca. Jeszcze się upewnię. Spoko, to już zacznę. Tak powoli. Tak. No i ta barka będzie wyglądała tak samo jak ta pierwsza. Oczywiście będą tylko inne materiały na niej zbierane. W sumie nie mam całego planu zorganizowanego, co będziemy robić na odcinku, bo na pewno to się bardzo szybko skończy.
ale na pewno jak przepali się, przetopi, upiecze cokolwiek glina, to będzie trzeba rozbudować trochę tej stacji, wtedy ją wam zaprezentuję, dlatego teraz nie chciałem jej zaprezentować, bo ona nie jest skończona, jak będzie rozbudowywana na odcinku, to jakoś sensownie będzie to jakoś sensownie wtedy pokażę, że tego, że nie jest skończona i można sensownie pokazać, że się będzie ją rozbudowywać. Bo tak pójść pokazać niepełny projekt, którego się nie dotknie, to nie. Nie dla mnie. Ja mam wrażenie, czy tylko we dwoje nagrywamy? Znaczy wiesz, ukur tam kopie, to nie ma w sumie tematu, a Kamil jest poza nagraniem, bo mówił, że wbije tylko na chwilę. Czekaj, bo tam będą płony. Właśnie te czarne jakby co, żeby nikt nie gadał, że to jest coś, tylko to są opony, tak jak coś. Takie, co pływają. No, żeby utrzymywała się ta jakoś barka, niesensowne. Chyba tutaj koniec, tak? Tak, jak dobrze widzę, to koniec. No i w drugą stronę. No, ale tylko dolną część. Okej, czaję. A też właśnie już jest jakby zamknięta rekrutacja na serwer, dopóki wszyscy, którzy weszli nowi, a jest trzy osoby nowe, nie licząc właśnie Czarnego, Kamila i Ukora i oczywiście tutaj Arka i... Wróć, żywy, wywy, nie licząc Patryka i Arka i mnie, to mamy trzy... Tak, trzy nowe osoby. Masz może nożyce, bo ja nie mam aktualnie. Nie, ale mogę ci zrobić. Znaczy, a nie, w sumie ja też mogę sobie zrobić, to nieważne. No to zniszcz to, bo gdzie się zostawiłem? Tylko zacznij od tamtej strony, żeby się nie pomylić, nie? Ale czekaj, bo... Czekaj, to będzie raz, dwa, to będzie tu. Czekaj, jeszcze raz, bo się zapatrzyłem. Raz, dwa, tu. Tu na stówę. Tak na oko na razie, żeby ten... A ja to zniszczę. W ogóle tu na samym dnie jest sam gravel? Tak. Dobrze, no to... Tylko nie wiem, czy tutaj zbierać ten gravel, niszczyć tutaj wszystko, czy jednak oddalić się od wyspy, popłynąć gdzieś i tam wydobywać. Bo potem pod tym gravelem już jest chyba sam jakiś stone, jakieś materiały i to będzie tak wyglądać słabo. Ale wątpię, żeby ktoś ci nurkował na same dno. Będzie, tylko właśnie, bo ja nie jestem w stanie zaprezentować, nie mam hełmu. Jak mi się skończy wełna, jak wyrzucimy wszystko, to pójdę po tym hełm, bo będę wtedy pod wodą budował bardziej. Żeby zaprezentować, co tu jest, jak to wygląda pod wodą, nie? Bo na pewno widzicie na razie, że tu jest skończone, że tu już więcej się nie robi. Ale zobaczycie, o co mi chodzi. Takie niepewne na razie. Jemu chodzi o to, żeby do samego dna to robił, no. Nie, dzięki. Okej. Tylko w sumie jak ja będę to robił, bo ja mam tego materiału tak na jedną osobę, to nie wiem. Może miksturkę ci dam i tutaj wiem, że na samym dnie jest trochę gliny. To gliny byś jeszcze wydobył, żeby można było rozbudować jak najwięcej kopalni. Znaczy kopalni, czemu ja to nazywam kopalnią? Kolej na odcinku. Bo no miksturka na 8 minut starczy ci, więc bez problemu, ja na samym hełmie pojadę. Bo na razie nie używam tych miksturek, nie ma sensu, bo po prostu się buduje na takiej głębokości, że można bez problemu wypływać. A i tylko jeden i ostatni raz wspomnę do Twitchowych, bo w sumie moi moderatorzy też jeszcze nie wiedzą, bo zawsze jak oczywiście nagrywam, to jest to na streamie, ale teraz jest zmiana planów, że już nie będę po prostu komentował czatu streamowego podczas nagrywania odcinka na YouTube'a. Takie coś, więc jak ktoś by tam się pytał, czemu nie odzywam się, albo ktoś by miał jakieś do mnie pytania, to po prostu powiedzcie, że nie mam mnie w domu. Nie konwersujemy dzisiaj z czatem przez godzinę, albo tam przez jakiś czas, bo bo nagrywamy odcinek. W sensie nawet jak ktoś zapyta jakąś rzecz, to i tak nie będę odpowiadał, bo chodzi o to, że wolę poświęcić cały czas odcinka na YouTube'a, niż potem jakieś takie pytania. Chociaż nie, w sumie jak mój moderator będzie grał aktualnie na serwerze, to może przeczytać pytanie, bo to w sumie będzie nawet spoko i wtedy będę mógł odpowiedzieć. Wtedy tak, ale jakieś takie pytanie związane raczej z Minecraftem, z serią i tak dalej. Nie nic innego, bo... Ponieważ wybijesz się z rytmu i... Nie, bo chodzi o to, że to jest Minecraft i tylko Minecraft. Czasem tam oczywiście rzuciłeś jakiś tam temat inny, na przykład z innych gier, czy już nie mówię z jakich, gram tylko w jedną grę raczej, to nieważne. Ale mówię, to jest Minecraft i
No i wolę, żeby trzymać tylko ten temat. Ile masz jeszcze tej wełny, tak mniej więcej? O panie! 400. No to mało. Ja mam też jakieś 4, chociaż może trochę mniej.